Cześć, witajcie, ja jestem Mikołaj, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie mini opening 16 stardropów z dwóch mega świń. W dzisiejszym odcinku oglądajcie koniecznie do samego końca, ponieważ no, trafiłem bardzo ciekawe nagrody. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, czyli kolejny opening ze stardropów, bo niedługo już będzie ich coraz więcej, to zostawcie koniecznie 50 łapek w górę. Także bez przedłużania zapraszam Was do tego krótkiego dzisiejszego odcinka. Także okej, jak sami możecie zobaczyć, tutaj wchodzimy na moje konto Herobrine 50k. I mamy tutaj wydarzenie Mega Świnia dobiegło końca, także bardzo fajnie, jak sami możecie zobaczyć, tutaj cała niby pełna jest, ale tak niestety nie było, ponieważ jak sami możecie zobaczyć, no monety czy punkty mocy nie porażają. 7 stardropów także nie jest aż tak źle, prawda? Na początku mamy bardzo, znaczy rzadki, następnie mamy bardzo rzadkiego, a pozostało nam w sumie 5 teraz. Może jakiś mityczny nam wpadnie, a może jakaś legenda? No nie wiadomo, ale mamy mityczny i chyba na tym się zakończyło, tak jest. I z tego nam wypadło na tym koncie Herobrine 50k Sherry, odznaka do Sherry. Tu mamy rzadkiego Stardropa, który za bardzo nam nie dał dużo, ale mamy 10 kredytów, kolejny bardzo rzadki. Fajnie, super to wygląda. O, kolejny mityczny i to nam daje, uwaga, uwaga, gadżet. Więc bardzo fajnie, dwa mityki z 7 stardropów to naprawdę bardzo dużo i to są ogólne nagrody i jak sami możecie zobaczyć, mówiłem dobrze, jest to konto Herobrine 50k, także jak sami możecie zobaczyć tutaj, no nic się za bardzo nie zmieniło, no i konto dalej ma tyle samo postaci, co miało. Okej, także mamy drugą mega świnię, też jest niby napełniona, prawda? Ale to jest w sumie nieprawda. Ponieważ, no, błyskotek jest więcej, punktów mocy też jest więcej i mod tak samo, ale mamy tylko 9 stardropów, no i kolejny rzadki, bardzo rzadki, także w sumie o 2 stardropy więcej, no i mamy 100 monet. Ogólnie z tych mega świń można zauważyć, że co drugi stardrop, albo nawet co jeden stardrop, to są same rzadkie, no może teraz nam coś wyleci, proszę, no i mamy legendę i ciekawe co z tego mi wypadnie. No mam nadzieję, że coś ciekawego. Wow, Spike, ale nie, to jest skin do Spike'a, Sakura Spike, naprawdę stary skin, ale go trafiliśmy, także jestem tak zadowolony, bo nawet jeszcze emotkę żeśmy zdobyli, także no jest coś to niesamowitego, bo jak się z 4 stardropów trafiliśmy dwie fajne rzeczy, emotkę do Squeaka i skin do Spike'a, także bardzo się cieszę i to jeszcze na moim głównym koncie. Okej, zostały nam jeszcze tutaj 2 stardropy. O, epicki. I ciekawe, czy coś z niego wyleci. Tak jest, Mandy, MC Mandy, skin za 30 gemów, który wyszedł od razu w sezonie 16. Czyli to był drugi skin do Mandy. No i ostatni stardrop, oczywiście rzadki. No i w nim mamy 50 monet. To są moje wszystkie nagrody, także możecie ocenić, czy moje nagrody są fajne. Także to było na tyle, mam nadzieję, że się Wam spodobało. Pamiętajcie, że w niedzielę odcinek serii od 0 do 50 tysięcy. I pamiętajcie, żebyście zostawili łapkę w górę. Widzimy się już w niedzielę, także do usłyszenia. No i cześć!